Dzisiaj pokażę Ci, do kogo należy Hollywood. Zobacz, 666. To będą urywki z wielu, wielu filmów. Teraz zobacz tutaj na... Widziałeś? Na zwolnieniu. 666 na rejestracji. Tutaj o, 666 na radiowozie w tle. Kolejny film. Scena akcji. Spojrzenie na radio i mamy częstotliwość 66,6 MHz. Tutaj widzisz? No to przyjrzyj się uważnie. 666. Teraz zerknij na kolejny film. Widziałeś? Czy widzisz? No to przybliżenie na rejestrację samochodu 666. Kolejne 666 na rejestracji było. A tutaj widziałeś oczywiście pierwszy plan. A tutaj 666, nie? Uwagę kierują na scenę z koniem, a obok 666. Kolejna scena na rejestracji, znowu 666, kolejny film. Wszystko produkcje Hollywood. Hollywood, czyli święte drzewo. To też nawiązanie do bałwochwalstwa na helikopterze 666. Lecimy dalej. Dosłownie lecimy, bo helikopter jest. Patrz tutaj. Kolejny film. 666 na jakimś tam statku kosmicznym. Tutaj zobacz, w tej scenie zrobili to ciekawie. Nie zauważyłeś, to patrz. 666. W taki niejednoznaczny sposób to umieszczają. Tutaj zobacz też ukryte w taki sposób na mikrofonie 6,6 i tu 6. Że to się wszystko tak łączy. Ten sam sposób tutaj użyty, nie? Mikrofon trzymany w ten sposób 6,6,6. Teraz Simpsonowie dosyć znani. No i oczywiście też symbolika z tyłu na oburzonych gościach 6,6,6. James Bond, widziałeś w tle na budynku? 666. Tutaj motyw na czapkach ukryty będzie. Stoją trzech obok siebie i zobacz, na zwolnieniu na czapkach mają 666. Tutaj zobacz, widzisz? Na pierwszy rzut oka niewidoczne, ale jak się przyjrzysz, odwrócony krzyż, a na odwróconym krzyżu 666. Także to jest Hollywood, to jest to, czym ludzie się fascynują. Co w ogóle znaczy ta liczba? W Biblii jest to liczba bestii, ale też liczba człowieka. 666, tylko że co to znaczy, że to jest liczba człowieka? To jest liczba grzeszności człowieka. O, tutaj 666 dead, nie? 666 dead. No bo właśnie, w ogrodzie Eden z zakazanym owocem przyszła na ludzi śmierć. Było powiedziane, nie jedzcie tego owocu. Na koszulce 666, bo to przyniesie śmierć na was, nie? Ludzie nie usłuchali. I właśnie z tym zakazanym owocem została nam zainstalowana grzeszna natura. Tu zobacz, też na zwolnieniu, niby będzie inne liczby, ale no tutaj dziwnie, tak jakby skupiona uwaga na 666, nie? I dopiero później na innych liczbach. Czyli szatan skusił ludzi do zakazanego owocu i wgrał im tą grzeszną naturę razem z tym zakazanym owocem. Tutaj to samo. No i dzisiaj nam to przypomina, że właśnie ta liczba 666 to liczba człowieka, bo oznacza tą grzeszną naturę w nim, dzięki której szatan może w nas działać, dzięki której może kusić nas do grzechu. Tu 666, walizeczka się otwiera. To jest konsekwencja przyjęcia zakazanego owocu, bo wtedy poznaliśmy zło i to zło zaczęło brać nad nami górę, a tym złem jest grzech. No i szatan się z tego cieszy, nie? Przypomina nam w filmach, jesteście grzeszni, 666, nie? 6 to jest liczba niepełna, liczba 7 to jest liczba pełni, a liczba 6 to jest liczba grzeszności, grzesznej natury człowieka, więc o, tu na broni
666. Więc on cały czas nam to wypomina, tak ukrywa to w tle, bo mimo, że to odnosi się do bestii biblijnej, odnosi się też do liczby człowieka, czyli liczby grzesznej natury człowieka, 666 w tle. Czyli to jest taki sukces szatana nad nami, tutaj o 666. To jest jego sukces, dlatego on to cały czas nam przypomina, że udało się zwieść mu Ewę, przez to kolejne a tu zobacz, widzisz gdzieś? No to dajmy zooma, patrz, na śmietniku obok, 666, to nie są przypadki. Także to tak, to jest liczba diabła, liczba sukcesu diabła nad nami, czyli zwiedzenia człowieka. Kolejny film będzie o liczbie 33, bo zobacz, oni łączą 666, 13 i 33 w jednej scenie. Także dajcie znać, czy chcecie kompilację o liczbie 33 i wytłumaczę, co znaczy ta liczba. O, tu 666. Także liczba 666 w dużym skrócie to owszem jest liczba szatana. Dlaczego on tak ją lubi? Bo to liczba jego sukcesu, 666 na drzwiach, w tym zakresie, że udało mu się zwieść pierwszych ludzi i uczynić ich grzesznymi. Więc liczba 666 to liczba grzesznej natury człowieka. Tutaj 666. I sukcesu diabła w tym zakresie. Także on się z tą liczbą utożsamia. Dlatego bardzo lubi jej używać, bardzo lubi nam walić nią przed twarzami, często ukrytą, ale podświadomość to wyłapuje. Pamiętajcie, nie inspirujcie się Hollywoodem, tymi wszystkimi celebrytami. Idźcie za Jezusem Chrystusem, bo oni prowadzą was w bardzo, bardzo złe miejsce. I nie chcecie tam trafić po śmierci. Także Jezus jest jedynym ratunkiem. Mam nadzieję, że wybierzecie właściwie z Bogiem.